W objaśnianie marzeń sennych wprowadza nas bardzo intrygujące motto: gdy niebo mi oporne, piekło wzruszę do dna. Już te słowa zapowiadają, że Freud odwróci się od tego, co świadome, przyjęte, uznane. Równie prowokujący jest tytuł samej książki, bo nawiązuje do tradycji pisania senników. Anglicy wybrnęli z tego, tłumacząc to jako interpretacja marzeń sennych, ale jednak niemiecki oryginał jest bardziej wieloznaczny. Owszem, nawiązuje do tradycji pisania senników, ale przecież Freudowi z drugiej strony chodziło na pewno o poważną recepcję naukową. Musiał więc Freud wiedzieć o tym, że to, co pisze, jakoś podważa bardzo bliski mu skądinąd paradygmat pozytywistycznej nauki. Z czym mamy do czynienia? Na pewno z pierwszą książką psychoanalityczną, ale jaką? Nie jest na pewno sennikiem, nie jest też zwykłą monografią naukową, powiedziałem botaniczną, bo i taki sen jest w tej książce. Nie jest też jedynie rozprawą metapsychologiczną, chociaż znajdziemy tam klasyczną teorię, pierwszą zresztą, aparatu psychicznego z podziałem topograficznym na świadomość, przedświadomość i budzącą po dzień dzisiejszy najwięcej kontrowersji i oporu nieświadomość. Traumdeutung jest na pewno zapisem i w jakimś sensie wynikiem autoanalizy Freuda. Traumdeutung to rzecz pisana w okresie kryzysu wieku średniego. Kiedy ma 39 lat, notuje swój słynny sen o zastrzyku Irmy. Rok później umiera jego ojciec. I z całą pewnością śmierć ojca i przeżycia Freuda związane z tym kluczowym wydarzeniem to istotny motyw jego własnej autoanalizy. Mawia się też, że objaśnianie marzeń sennych jest pierwszą pracą Freuda, w której żegna się z dzieciństwem. Jeśli tak jest, to jest to pożegnanie w wielkim stylu, bo nikt przed nim nie napisał tyle i w taki sposób o znaczeniu dzieciństwa dla późniejszego całego rozwoju psychoseksualnego człowieka. Przypomnę, że podstawową tezą tej książki jest teza, że marzenie senne jest spełnieniem pragnienia. A jakie to pragnienie? To pragnienie jest z pewnością nieświadome i z pewnością też zakorzenione w dzieciństwie. Charakterystyczną cechą objaśniania marzeń sennych jest splot prywatnych, osobistych narracji z naukowym wywodem i to stanowi o poznawczej i emocjonalnej ogromnej sile tej książki, bowiem pomieszczone tam sny, skojarzenia, resztki z dnia, komentarze, interpretacje, reinterpretacje, wspomnienia, wszystko to pozwala po dzień dzisiejszy przebijać się temu, co nieświadome i w jakim sensie można powiedzieć, że ta książka jest literackim i naukowym świadectwem obecności nieświadomego w naszym życiu. Objaśnianie marzeń sennych, to jest bardzo ważne, nie zatrzymuje się na pytaniu, jak powstaje marzenie senne i na czym polega różnica między ukrytą i jawną treścią marzenia sennego, na czym polega praca marzenia sennego, ale idzie dalej Freud i na koniec stawia pytanie, jak funkcjonuje cały aparat psychiczny i tworzy model, w którym to, co nieświadome działa, wpływa, silnie wpływa na to, co świadome i przedświadome. I tym samym Freud podważył dwa bardzo istotne przekonania. To znaczy pierwsze z nich to przekonanie o tym, że sny nie mają znaczenia i drugie to, że wszystko, co psychiczne, jest wyłącznie świadome. Znajdujemy tutaj, w tej książce oczywiście, mnóstwo snów cudzych i Freuda.
ponad 40 snów Freuda i Freud w tej analizie własnych snów, podobnie jak zresztą w całej książce, nie jest, jest właściwie, jest bezpruderyjny, ale nie jest bezwstydny, to znaczy, że czasami zawiesza głos, zawiesza dalszą analizę snu, czasami czyni jakąś aluzję, czasami jest to jakiś wieloznaczny cytat literacki, innym razem, i to są te skrajniejsze przypadki, wręcz marginalizuje lub pomija jakiś fakt, ale wszystko to tworzy pole i materiał dla kolejnych pokoleń badaczy do tworzenia nowych interpretacji i komentarzy, bowiem jak sam Freud genialnie zauważa w swojej książce, każdy porzucony bieg myśli podejmowany jest w jakiś sposób przez następny, pozornie niezwiązany i przypadkowy. Można powiedzieć, że to zdanie określa w jakimś sensie fundament współczesnej techniki i praktyki psychoanalitycznej. Freud poszukuje w języku i rzeczywistości nowych metafor, które mogłyby jakoś zobrazować złożoność życia psychicznego, i efekt tych poszukiwań jest bardzo interesujący. Tworzy na przykład metaforę, bardzo słynną metaforę optyczną, w której zajmuje się relacją między, właśnie w której zajmuje się, lub ta metafora ma oddawać relację, złożoną relację między anatomicznymi, organicznymi częściami systemu nerwowego a wytworami psychicznymi, których z kolei natura jest wirtualna, podobnie jak wirtualny charakter mają obrazy, które ukazują się w przyrządach optycznych. Freud dodaje też, że rzeczywistość psychiczna ma pewną szczególną formę istnienia, ale nie należy jej mylić z rzeczywistością materialną. I tu ciekawa rzecz, bo można powiedzieć, że są takie momenty, kiedy właśnie rzeczywistość psychiczna wydaje się silniejsza, mocniejsza niż to, co materialne. Wydaje się nawet bardziej spójniejsza i bardziej stawiać opór niż to, co materialne, co jest pewnym paradoksem. Innymi słowy, można powiedzieć, że czasami rzeczywistość psychiczna wydaje się o wiele bardziej realna niż to, co materialne. Innym razem, przy okazji analizy monografii botanicznej, Freud wprowadza nas w świat kolejnej metafory, bardzo intrygującej, fabryki myśli, w środku której dokonuje się kondensacja myśli we śnie, a mocą tej kondensacji, jak pisze Freud, jedno określenie botaniczne, czy jedno słowo botaniczne, staje się, i tu słowa Freuda, prawdziwym punktem węzłowym, w którym spotyka się wiele biegów myśli. Na koniec chcę jeszcze powiedzieć, że objaśnienia marzeń sennych to książka, której nie czyta się raczej łatwo, bo jest meandryczna, wielowątkowa, czy trudna. Często po kolejnej lekturze można dojść do jakichś prawdziwych, nieoczywistych odkryć w trakcie czytania. Mimo to można powiedzieć też, że w tej książce znajdziemy momenty porywające, arcyciekawe, przyciągające swoją tajemnicą, na przykład taki jest sen o zastrzyku Irmy, ale też nieprawdopodobnym snem jest sen o płonącym dziecku, z tym pytaniem zawieszonym między jawą a snem: ojcze, czyż nie widzisz, że płonę? Niesamowite jest choćby to, co Freud w fragmencie swojej książki pisze o pępku snu. To takie miejsce, bardzo intrygujące miejsce, które nie poddaje się analizie, nie poddaje się rozwikłaniu, i Freud pięknie mówi o tym miejscu, pięknie, ale i enigmatycznie. Mówi o tym miejscu, że tu spotyka się sen z nieznanym. Na koniec tylko przypomnę, że Freud powiedział o objaśnianiu marzeń sennych, że jest to wgląd, jaki zdarza się raz w życiu.